Ola Boga, mi strasznie boli noga. Och, Kacper, co z nogą? Nieszczęścia chodzą za tobą. Wołał mnie ktoś, czy mi się zdawało? Szczęsny, a tobie co się znowu stało? No proszę, widzicie sami, że nieszczęścia chodzą parami. Kostiumy robimy jasełka. Ja mogę być reżyserką. Chyba reżyserką. Przecież mówię, stawkę mam niewielką. Patrzcie, jak Nikola schudła. Szczęsny w nieszczęściu, bierz lepiej te pudła. Szczęsny to znaczy szczęśliwy. A ja myślałam, weruchliwy, bo na miejscu siedzieć nie możesz. Tylko bez złośliwości proszę, szczęsny to piękne polskie imię. Na miejscu nie możesz usiedzieć, to ja się nie dziwię. Lalko, laleczko, proszę, zagraj Jezusa. Wiem, że nie chcesz wlewyć w wubeczku, ale pomyśl, on musiał. Zgodziła się. Zgodziła się? Bierzcie te pudełka i róbmy jasełka. W Betlejem odbywał się spis ludności. W mieście, w gospodach było dużo gości. Maria z Józefem też tak przybyli i wielce się zasmucili. Miejsca nigdzie dla nich nie było, a Maria czuła, że dziecko będzie się już rodziło. W ciemnościach za miastem miejsca szukali, bardzo się martwili, pewnie płakali. Jeszcze osioł, nieświadom swojego szaleństwa, odmówił im posłuszeństwo. Chodź do ośla, chodź do parciucho. Ciągnij, ciągnij, zuchu. Osiołku, nie odmawiaj posłuszeństwa. Zrób to dla mnie i dla naszego maleństwa. Słyszysz, Józefie? Łagodne podejście wszystko zmienia. Tak się mówi do osła, gdy jest w stanie niezachęcenia. Osioł staje się posłuszny. Józefie, spójrz, jakaś stajenka.
ale pusta, nie ma w niej zwierząt. To nie dla nas, lepiej chodźmy stąd. Józefie, nie mam już siły, może stajenka nie odmówi nam gościny. Ależ Mario, to jest podłe miejsce dla dzieciny. Józefie, nalegam. No dobrze, ulegam. W tym niegodnym miejscu Bóg swego Syna złożył. Tutaj w stajence na sianku narodził się Syn Boży. Ciemności wyszedł, aby nazbierać na ognisko gałązek i liści. W tym celu wziął ze sobą stary lniany worek i zniknął w ciemnej nocy, odmawiając modlitwę paciorek. Maria i Jezus w ciemnościach leżeli, aż w końcu oboje zasnęli. W miejscu, gdzie leżał wcześniej worek, trzy myszki wchnęły z norek, chciały pomyszkować z ciekawości i obwąchać tajemniczych gości. Pi, pi, pi! Jezus śpi! Cii, Maria chyba o nas śni. A tu myszki trzy. Pi, pi, pi! Jezusku, to my, myszy! Pi, pi, pi! Słyszysz? Nie słyszy. Wśród nocnej ciszy powinien słyszeć piszczenie myszy. W tę świętą noc niebem nie będzie zadzierał. Gdyby na nas napadł, w piekle by się poniewierał. Miau, myszy harcują. Myszują i kolektują. Miau, mam na was chrapkę. Wstrzymaj łapkę. Skul uszy, pomyśl o swej duszy. Duszy mnie w brzuchu burczy. Niech burczy, będziesz miał mniej myszy na sumieniu, jak ci żołądek skurczy.
Pipi, no tak, o żołądek dba, a na futrze pchła. To też stworzenie Boże? Pło, trzymaj się z dala od żółbka, proszę. Pi, 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 myczu gadu, gadu, bez ładu i składu, a dzieciątko się zbudziło. Zaśpiewajmy, będzie mu miło. Przyrzekam, że... Uważaj, co mówisz, Pan Jezus wszystko słyszy. O dzisiaj nie będę polować na myszy. Cóż to za przemiana? Muszę odmienić swoje życie, zaczynam jutro od rana. Jeśli nie od zaraz, to zmykamy, złapać się nie damy. Powiedziałem od rana, bo rymuje się z przemiana. Wiecie, co to jest rym? Wiemy, uwierzymy mu. Wprawdzie koty lubią psoty, ale ja zmienię się na lepszego. Przyrzekam raz jeszcze, miau, niech cały świat to usłyszy. Jeden będzie kot betlejemski na świecie, który kocha myszy. Do oklasków niech się złożą ręce, kot nawrócił się wstający. Nagle z oddali dobiegły niepokojące odgłosy. Czekanie psów, wszystkim ze strachu zjeżyły się włosy. Myszy uciekły, zostawiły gości. Kot skoczył przez płot i zniknął w ciemności. Pewnie gdzieś ostrzy pazury, żeby się bronić, gdy owczarki dobiorą mu się do skóry. Mario, zbudź się! Własne muszą mnie wierzę. Dlaczego nocą do stajenki wracają pasterze? Ożysz ty, kocie potworku! Przyniosłeś kota w worku? Ej, kocie, ale mnie przestraszyłeś. Jak to możliwe, że go nie zauważyłeś? Mniejsza z kotem. Pomyślmy o tym, żeby pasterze nie wyrzucili nas ze stajenki. Uchroń nas, Boże wielki. To dzieciątko w łobie to Bóg? Pasterze,
Śmiało przekraczajcie próg. Kłaniajcie się Mesjaszowi, naszemu królowi. Będzie błogosławiony. Przedstawiam wam Marię, Matkę Pana nad Panami. Najświętsza Panienko, kłaniamy się, kłaniamy. Mam na imię Józef. Jestem opiekunem Bożej Rodziny. Jesteśmy zaszczyceni. Pomocą służymy. Dziecię Boże, Królu, my prości ludzie, żyjący w nędzy i bólu, kłaniamy się Tobie, którego Ojciec, Bóg, złożył w tym ubogim żłobie. Pastuszkowie, odkąd przekroczyliście stajenki próg, kłaniajcie się. Skąd wiecie, że w żłobku leży mały Bóg? Gdy trzymaliśmy straży nocą nad owcami, anioł Pański się pojawił. Daje słowo. Chwała Pańska nas oświeciła. Jedna z pastereczek, która z nami była, tak się przestraszyła, że aż wrzasnęła i inne pasterki zbudziła. Pasterze też się przerazili. Oni, proszę panienki, tak strwożeni byli, że ze strachu się pocili.
Prawda, nie ma się wstydzić. Ja tu patrzę i nie mógł zrozumieć tego, co widzi. Wziął nogi za pas i w las. Mateusz też chciał uciekać. Mówimy mu, chłopie, zaczekaj. Ale nie czekał. Jedną nogą wpadł do cebrzyka z wodą. Szymon jako jedyny nie spał. Właśnie mu pierwszemu objawił się anioł. Właśnie jadł chleb, mało się nim nie udławił. A najlepiej było z Janem, ale się uśmiałam. Zbudził się, patrzy i woła. Czy ja już skonałem? Pada na kolana, przeprasza za grzechy, choć nie widzi Pana. Krzyczy, jesteśmy zgubieni. Gdzie ja jestem? W raju czy na ziemi? Owce beczą, podskakują, owczarki wariują. Wreszcie anioł przerywa ten chaos i mówi: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Zdziwiliśmy się, spojrzeliśmy po sobie. Wszyscyśmy oszaleli z radości, gdy aniołowie odeszli do nieba, a my, ludzie prości, byliśmy ze podpłonem i kłaniamy się Bogu, bo to dziecię jest podłosławione. To niezwykła opowieść. Dziękuję wam, moi mili. Boże, bądź uwielbiony! Pasterze tak nas ucieszyli. Pasterze jeszcze się cieszyli, do stajenki trzej mędrcy przybyli.
skrzywiodła, szli szukając prawdy, odnaleźli Boga. Czy kot betlejemski dotrzymał słowa? Nie mam chwilę słabości, ale wciąż zaczynam od nowa. Spójrzcie na publiczność, jakie wesołe twarze. Daliśmy im coś przeżyć, że tak się wyrażę. Patrzcie, ile paparazzi nasłuchują plotek, szukają sensacji. Orety, orety, szukam toalety. Jestem wykończona. Kończmy już to przedstawienie. Chcę wracać do nory. Zepnijmy tę sztukę jakąś klamrą. Pani reżyserze, czy koszt przedstawienia się z Rusą? Bilety coś kosztowały, czy były za darmo? He's dead.